Chwała Bogu. Z góry uprzedzam, że bardzo się denerwuję, więc jeśli powiem coś nie tak, to przepraszam. Przed nawróceniem nie wiedziałam, jaki jest sens mojego życia. Żyłam z dnia na dzień, jakby wiedziałam, że tak, uczę się, później pójdę na studia, może gdzieś tam jakiś mąż, dzieci, później praca, całe życie praca. Dożyję, przed śmiercią będę pokutować, no i może pójdę do nieba. I tak wyglądało całe moje życie. I wiadomo, jak to młody człowiek jeszcze, który nie widzi sensu w życiu. Próbowałam różnych rzeczy, żeby, no wiadomo, zadowolić się może na jakiś czas, ale oczywiście to szczęścia nie przynosiło. I był już taki właśnie czas, kiedy napisałam maturę, zbliżyły się wakacje i Dominika, która jest moją przyjaciółką od dziecka, zaczęła opowiadać mi o Kopanicy. Mówi, Natala, słuchaj, pojedziemy tam na wakacje, tam jest tak fajnie, tam jest jezioro, jest tyle młodzieży, będziemy grać w siatkówkę, będziemy się kąpać. Słuchaj, nawet zjeżdżają rowerem do tego jeziora, no ty musisz tam pojechać, musisz zobaczyć, co tam jest. I właśnie po maturze poszłam do pracy, zarobiłam trochę pieniędzy i powiedziałam sobie, dobra, jadę na tą Kopanicę. Ale oczywiście tak łatwo nie było, bo przed tym jakby może diabeł już tak chciał zrobić, żebym ja jednak nie pojechała na tą Kopanicę, bo już Bóg wiedział, co się tam będzie działo. I kłóciłyśmy się z Dominiką, ja już nie chciałam tam jechać, aż w końcu myślę, dobra, jadę, no obiecałam jej, no to jadę. I jadąc tam, nie wiedziałam, co to jest. Ja nie wiedziałam, że to jest obóz chrześcijański, ja tylko myślałam, że to jest taki po prostu obóz, gdzie będziemy się bawić. I ja byłam świadoma tego, że po prostu ja tam pojadę i odpocznę nad jeziorem. I jakie to było moje zaskoczenie, kiedy ja tam przyjechałam. Chociaż nie byłam jakoś źle nastawiona, byłam ciekawa tego wszystkiego. Mnie to wszystko zachwycało, jak ludzie się modlą do Boga. Dla mnie to było wszystko takie piękne. I już od samego początku Bóg dotykał mnie w serce takimi najprostszymi rzeczami. Kiedy na przykład na nabożeństwie staliśmy, obok mnie stała Dominika, po drugiej stronie stał brat i on zaczął o mnie się modlić. Ja myślę, jejku, on mnie nie zna. Ja jego nie znam, a on się o mnie modli i on mi błogosławi. Jak to jest, że ludzie są tacy, no inni niż w świecie. W ogóle to była inna rzeczywistość. Albo na przykład któregoś poranku Samuel wyszedł z samego rana i zaczął się modlić. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, że jest taka piękna pogoda, że świeci słońce. I po prostu mnie dotykały takie najprostsze rzeczy. Ja myślałam, jejku, jak można się o to modlić? Przecież to jest takie proste, że codziennie wstajemy, codziennie świeci słońce, ale później do mnie takie myśli dochodziły, przecież to naprawdę Bóg wszystko tworzy i to Bóg się o nas tak troszczy. I też był taki wieczór świadectw, gdzie różne osoby dzieliły się właśnie różnymi przeżyciami. I bardzo dotykały mnie wersety w Biblii, a wcześniej w domu z prawosławnej rodziny jakby, no nie ma takiej tradycji, że w domu jest Biblia. I ja byłam taka zachwycona, że w Biblii jest tyle mądrych rzeczy. Ja mówię, jak ja wcześniej mogłam tego nie widzieć, że Biblia i tyle tego wszystkiego. I ja czytałam, siedziałam w Kopanicy tą Biblię, tam dla Dominiki jeszcze, to była Dominiki Biblia. Zakreślałam jej te wszystkie wersety i mówię, nie, ja wrócę do domu, ja muszę kupić sobie tą Biblię. I było tak, że zbliżała się ostatnia noc w tej kopienicy, już było z soboty na niedzielę i wiadomo, jak to młodzież chciała trochę poszaleć, ale my z grupką młodzieży jakby chcieliśmy pojechać gdzieś i porozmawiać, żeby nie uczestniczyć w tym wszystkim, też żeby uniknąć tego wszystkiego. I zebraliśmy się wtedy samochodem, wyjechaliśmy kawałeczek za obóz i po prostu siedzieliśmy i rozmawialiśmy. To już było bardzo późno w nocy, już może druga godzina. Dominika położyła się mi na kolanach, ona już tam przysypiała, a bracia w samochodzie rozmawiali o Bogu. Jak oni rozmawiali o tym Bogu, mówili, jaki Bóg jest dobry, ile Bóg dla nas zrobił. Jakby porównali też wieczność, jak wygląda wieczność. Ja sobie nigdy tego nie wyobrażałam, że wieczność, no przecież ja umrę, no i no będzie co będzie, tak? Przed śmiercią pokutuję, no i tam będzie, co będzie. A oni mi powiedzieli, przecież wieczność to jest... Nasze życie nie równa się w ogóle mrugnięciu oku w
całym naszym życiu, które jest teraz. A my to, co teraz przeżyjemy na ziemi później, jakby to też zależy od tego, czy my później będziemy zbawieni, czy nie. I ja mówię, Boże, ja nie chcę przecież być w piekle całej wieczności, że to, co ja teraz tutaj żyję na świecie, to jest nic dosłownie. I ja wtedy nie mogłam wytrzymać, jak do mnie to wszystko doszło, jak ja sobie uświadomiłam te wszystkie rzeczy. Ja wybiegłam z tego samochodu, schowałam się za najbliższym zakrętem i po prostu padłam na kolana i zaczęłam przed Bogiem płakać i Go przepraszać za to, że ja tego wcześniej nie widziałam. Że ja te 19 lat zmarnowałam, że ja tyle mogłam zrobić dla Boga, tyle przeżyć. I właśnie wtedy jakby Bóg otworzył przede mną swoje oblicze. Ja wcześniej takiego Boga nie znałam, chociaż wiedziałam, że no Bóg jest, tylko po prostu dla mnie Bóg to była taka religia. Ja zajdę do cerkwi, pomodlę się, wyjdę z cerkwi, no i już ten Bóg w cerkwi został, tak? Ja sobie żyję jak chcę. I właśnie wróciłam z tej kopalnicy, kupiłam sobie tą Biblię, zaczęłam czytać, to było po prostu dla mnie Biblia. Jak ja otwierałam tą Biblię, to dla mnie tyle mądrych rzeczy. I wiadomo, jak jedyna osoba z domu, można powiedzieć taka nawrócona, świeżo, było ciężko, bo rodzice, jakby znałam z domu co innego, tak? Poznałam tutaj nową rzecz. I rodzice mówią, że przecież to nie tak, no my cię tak uczyliśmy, że to jest dobrze, ty się urodziłaś w takiej wierze, ty też w tej wierze umrzesz. I ja nie wiedziałam, no jakby chciałam iść w tą stronę, ale to było takie chwiejne, bo widziałam już, no znam nową prawdę, ale przecież całe życie było coś innego i nie wiedziałam, czy to jest pewne, czy nie. Jakby chciałam w to podążać, ale to było jeszcze takie, no w głowie jeszcze tyle myśli się przebijało i nastała kolejna kopalnica, a jeszcze przed tym to była właśnie pierwsza kopalnica i ja poszłam od razu na studia. I Bóg tak dał, że wcześniej miałam w głowie tylko takie myśli, że gdzie ja zdam na studia. Mówiłam sobie, tylko Białystok. Ja nigdzie więcej nie chcę, tylko Białystok. I teraz widzę, że właśnie Bóg mnie postawił w tamtym miejscu, bo tam była młodzież i ja mogłam chodzić na grupki. I tam było cały czas słowo, jakby cały czas mogłam się w tym wszystkim utwierdzać i jakby nie zostałam sama, Bóg nie zostawił mnie samą, żebym ja teraz szła i, no nie wiem, czyniła co chcę, tylko Bóg się troszczył i Bóg dał właśnie te grupki i nastała kolejna kopalnica i tam była modlitwa o chrzest w Duchu Świętym, a ja jeszcze nie wiedziałam, co to jest w ogóle. U mnie w głowie toczyły się myśli, chrzest? Przecież ja już jak byłam mała, to mnie mama ochrzciła. Myślę, co to jest takiego chrzest w Duchu Świętym? No, ale była modlitwa, no to no modlę się, jak mówił, żeby się modlić albo o chrzest w Duchu Świętym, no to się modlę. I mimo tego, że nie wiedziałam, co to jest, ale ta modlitwa po prostu tak mnie uświadomiła w tym, że to jednak jest to. I już po tej kopalnicy ja się modliłam o chrzest w Duchu Świętym, zapragnęłam tego bardzo, zaczęłam poznawać, co to jest, jakby pytałam osób, co to takiego, ludzie mi wytłumaczyli. I to też nie było tak, że ja zechciałam i już dostałam. Ja pamiętam, był taki jeden dzień, kiedy ja w Białymstoku w piątek wracałam do domu i w piątek była modlitwa w Hajnówce i Dominika do mnie wcześniej powiedziała, słuchaj Natala, my będziemy pościć, nasz ten piątek będzie postem, my pojedziemy na tą modlitwę i będziemy się modlić o chrzest w Duchu Świętym. Ja tak mówię, wow, to ja w piątek zostanę ochrzczona w Duchu Świętym. Ale tak później myślę, nie no, przecież poszczę, no to tak musi być, no nie? Zajeżdżamy na tą modlitwę, modlimy się i nic. I ja taka zapłakana po tej modlitwie mówię, no jak, Panie Boże, przecież ja pościłam, no jak Ty mogłeś mnie nie ochrzcić Duchem Świętym? Ale chwała Bogu, że nie ochrzcił wtedy Duchem Świętym, bo jeszcze później pokazywał mi wiele różnych rzeczy i mogłam też się jeszcze bardziej oczyszczać. I tak Bóg dał też, że na ostatniej kopalnicy, to już była trzecia kopalnica, też tak to Bóg dał, że pojechałam, bo też byłam w pracy, mogłam wziąć akurat dwa dni wolnego na weekend i pojechałam, przyjeżdżam tam i ktoś do mnie podchodzi i mówi, Natala, słuchaj, dzisiaj jest modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. I ja tak myślę, no nie, dobra, to już wcześniej jak się modliłam, to powiedziałam sobie, że dzisiaj Bóg mnie ochrzci, to dzisiaj sobie tak nie powiem, bo dzisiaj i tak mnie Bóg nie ochrzci. I stanęliśmy na tej modlitwie, było bardzo dużo osób i zaczęliśmy się modlić i no jakby to by było dłuższe świadectwo, a nie chcę też przeciągać, ale Bóg ochrzcił Duchem Świętym i mogę szczerze powiedzieć, że
to było tak jakby moje drugie nawrócenie, bo Duch Święty pokazywał jeszcze więcej nowych rzeczy, przekonywał o jeszcze nowych rzeczach. To, jak się zmieniłam po tym, ja bym sobie nigdy nie wyobrażała tego, w jakim stanie ja będę teraz, jak ja się będę teraz zachowywać, jak ja będę teraz żyć. Po prostu, jeśli Bóg zmienia życie, nie ma nic lepszego. I właśnie za pozwoleniem pastora, jeśli Bóg też pozwoli, za tydzień przyjmę chrzest i chciałabym właśnie, żebyście mnie przyjęli jak do rodziny. Dziękuję i no, na razie to tyle. Dziękuję bardzo i niech Was Bóg wszystkich błogosławi. Amen.